Szanowni Państwo, kolejna dobra informacja dla Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, naszego regionalnego, instytucja, o którą walczyliśmy, żeby została, żeby była silna i żeby się dobrze rozwijała. I już nie tylko akcje związane z wsparciem dla krwiodawców przy drzewkach. Kilkaset drzewek rozdanych i w jednej, i w drugiej akcji, jakby duża edycja z tego roku, ale teraz jeszcze Służba Więzienna wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa samochodem dostawczym, tym, które widać, Citroenem, ważnym dla RCKiK, w związku z tym, że już jakiś czas temu była zgłoszona taka potrzeba, że gdyby Służba Więzienna miała jakiś samochód, który trzeba by przekazać, który mógłby się do tego nadawać, to oczywiście byśmy to zrealizowali i tak się okazało, jest ze Służby Więziennej samochód, więc miło ogłosić i to jest wielki zaszczyt dla mnie, że mogę kluczyki na ręce pani dyrektor, a później rozumiem kierownika transportu, tak, przekazać po to, żeby służył tutaj lokalnej społeczności i naszemu regionalnemu krwiodawstwu, bo to ratuje krew, ratuje życie i ten samochód będzie wspierał także te ważne działania, które podejmuje krwiodawstwo. Także pani dyrektor, na pani ręce przekazuję i serdeczne gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo za otrzymany dzisiaj prezent. Wiemy, że święta to jest czas prezentów. Miło mi i bardzo dziękuję panu ministrowi, służbom więziennym, wszystkim ludziom dobrego serca, a czuję od pana ministra dobre serce, więc dziękuję za choinki. Choinki to jest dar życia, które ratuje sam oprócz tego, że otrzymaliśmy choinki, to jeszcze dużo dawców dotrzymało, przyszło, odebrało choinki. Jest to akcja, która już mamy któryś raz z kolei i tym bardziej jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za otrzymany samochód, będzie nam tutaj potrzebny, bo krwiodawstwo w Raciborzu się małymi kroczkami rozwija i staramy się wszyscy, żeby się rozwinęło i na pewno nie zawiedziemy i będziemy się pana ministra, będziemy się w dalszym ciągu, będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej dawców pozyskać i żeby pacjenci, którzy czekają w szpitalu, żeby nigdy nie zabrakło. Samochód trafił do Raciborza, do Regionalnego Centrum i to jest owoc bardzo dobrej współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ze Służbą Więzienną. Za to dziękuję zarówno pani dyrektor RCKiK, jak i Służbie Więziennej, panu dyrektorowi Zakładu Karnego, bo to nie tylko współpraca przy promocji honorowego krwiodawstwa, nie tylko akcje związane z honorowym krwiodawstwem, nie tylko zachęta do tego, żeby jak najwięcej osób oddawało krew, ale także, tak jak dzisiaj, i Zakładowi Karnemu w Raciborzu, i Ministerstwu Sprawiedliwości, które koniec końców o tym decyduje, i Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa zależało, żeby ten samochód, który jest w dobrym stanie, który jeszcze posłuży, jeszcze pojeździ, służył właśnie tu, w naszym regionie, bo RCKiK to nie tylko przecież Racibórz, to jest Wodzisław, to jest Jastrzębie, to jest Rybnik, cała ta część Śląska. I pamiętamy wszyscy tą batalię o to, żeby raciborskie RCKiK dalej trwało jako samodzielna jednostka, jako ważna instytucja regionalna. To się udało i teraz, myślę, zaangażowaniem wszystkich trzeba robić to, co możliwe, żeby tę instytucję wspierać. Także takim sprzętem, który jeszcze posłuży pacjentom, posłuży do przewozu właśnie tutaj w tym miejscu.